Małomówna jesteś. Słychać helikopter Toma. Ciekawe, co się mogło stać. Chyba gdzieś się pali. Wyraźnie czuję dym. Melduję, że ogień rozpalony i możemy rozpocząć ćwiczenia. Doskonale. No to czas na syrenę. Dobra, do roboty. Pożar w wieży treningowej. Na najwyższym piętrze znajduje się jedna osoba. Oba wozy do akcji. Powodzenia, drużyno! Spokojnie, Dolly! Zaraz cię uratujemy! Przelecę jeszcze nad plażą! Czekaj! O nie! Widzisz? Tam na wieży! Ponura! Tom Thomas do załogi Jupitera! Sam spójrz na wieżę! To Norman Price! Co on tam robi? Pomocy! Elvis, gaś płomienie! Penny, stabilizuj Jupitera i podnoś wysięgnik. Nie martw się, Norman! Sam zaraz cię uratuję! A nie mówiłam? Wiedziałam, że coś mu grozi! Szybko, Sam! Zabierz mnie stąd! Moje ciastko! Brawo! Brawo! Czy zwycięstwo w zabawie wchowanego jest dla ciebie ważniejsze od własnego bezpieczeństwa? Nie, kapitanie Steel. Trzeba było pomyśleć, zanim się schowaliśmy. Ale jestem najlepszy wchowanego w całym mieście. Teraz radzę ci, drogi chłopcze, schować się w domu. Właśnie! I uczcimy sobie to twoje zwycięstwo paluszkami rybnymi na zimno. Tak, mamo. Co jest, Elvis? Właśnie, świetnie nam poszło. Ale biedna Dolly nie przeżyła. Osuwisko kamieni uwięziło Jamesa. Kapitan Steel jest już na miejscu. James Jones jest na plaży uwięziony pod skałami. Musimy zabrać radara. Zadzwonię do Bronwyn. To będzie bardzo dobre miejsce. Gdy zakopię tu monety, kapitan Steel na pewno je znajdzie. O! To syrena Jupitera! Ciekawe, co się dzieje! Tutaj, tutaj, Sam! James jest pod tymi skałami! Szybko, radar! Szukaj Jamesa! Czuły nos radara zaraz wywącha Jamesa. Wyciągniemy go tak, by nie osunęły się skały. Dobry piesek. Nic ci się nie stało, James? Nie, wszystko dobrze. Jestem cały. Tylko nie mogę stąd wyjść. Penny, przynieś szybko płachtę z wozu. Zbudujemy osłonę na wypadek, gdyby spadło więcej kamieni. Tak jest, Sam. O, dobrze, że jesteś, Elvis. Dziękuję. O, cześć, Sam. Proszę bardzo. Poczekaj, James, muszę cię obejrzeć.
Dziękuję, Sam. Wszystkim wam dziękuję. Mówił pan, żebym trzymał się z daleka od tego miejsca, a ja nie posłuchałem. Na szczęście nic ci się nie stało, ale dlaczego tu kopałeś? Myślałem, że znajdę jakiś fajny prezent dla mamy, ale wykopałem tylko puszkę. A tak bardzo chcę dać mamie coś wyjątkowego. O, James, synku, jesteś cały i zdrowy. To najważniejsze. Wie pan co, kapitanie? A może spróbowalibyśmy jeszcze raz poszukać tu tych cennych monet? Nie, nie, ja naprawdę mam już na dzisiaj dosyć. Ojej, proszę, kapitanie, tylko przez chwilę. O, niech będzie. No to chodź, Kriglington. Organizujemy akcję ratunkową. Jeśli radar powącha ubranie, to może podejmie trop. Musimy się udać w góry Ponty Pandy jak najszybciej. Przepraszam, Tom. Próbuję sobie przypomnieć, ale jakoś nie mogę. O, to chyba jest Helen. Masz radar. Znajdź Helen. Góry Ponty Pandy są w drugą stronę. Wiem, dokąd on nas prowadzi. To nie moja wina. Cześć, radar, co tu robisz? Szukamy Penny i twojej mamy. Radar podjął trop z bluzy twojej mamy i przyprowadził nas tutaj. To nie jest bluza, ale dres i to mój. Jak mogłeś, tato, dać radarowi złe ubranie do powąchania? Przepraszam, zapomniałem, które jest czyje. To jest z pewnością mamy. Zaraz! Już pamiętam! Pamiętam, co Helen powiedziała. Mówiła o studziennym traku i wąskim wzgórzu. Chodź, radar. Poszukaj ich. Helen? O, mamo! Nic ci nie jest, Penny? Jest w porządku, dzięki Helen. Oh, cieszę się, że pamiętałeś o ratownikach, Mike. Jasne, że tak. Pamiętałem nawet, dokąd się wybrałaś. W końcu. Na wycieczki będę chodziła z pielęgniarką. Helen opatrzyła moją kostkę błyskawicznie. Aha, to tak to robicie. Co? Co zrobiłam? To? To był mój mały sekret. Dlaczego tego nie zauważyłem? Zdaje się, że nauczyłeś radara nowej sztuczki. Dopiero będzie super jazda! Niosę ci obiadek! Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Manekinku! Na miejsce! Gotów! Start! Widzicie? Jest całkiem bezpiecznie. A teraz ja pojadę. Przecież rozbił się o ścianę, Norman. Dlatego, że manekin nie wiedział, jak go zatrzymać.
Przepraszam cię, Trevor. Rano podłożyłem kliny pod koła. Nie mam pojęcia, co się z nimi mogło stać. Na miejsca. Gotów. Start! Norman Price obejmuje prowadzenie na pierwszym okrążeniu. Norman! Uważaj na ścianę! Norman! Użyj hamulców! Jakich hamulców? Norman spadł z nabrzeża? Sam, jedź do portu. Norman Price spadł z nabrzeża w kokarcie. Tak jest, sir. Uspokój się, Norman! Już jesteśmy! Staraj się złapać za linę! Tak jest, doktorze! Ma pan rację! Ta koszula ma objawy zapalenia guziczkowego! A to wymaga natychmiastowej operacji! Tu pogotowie pielęgniarskie! Helen! Co się dzieje z twoim głosem? Jest Mike? A to ja! O, Mike! Przyjedź jak najprędzej! Norman popsuł pralkę! Ani słowa więcej, Dylis! Już tam jadę! A nie mówiłem, że będę potrzebny? O, Elvis! Co ty robisz? Sprawdzam, jak działa mój nowy mop, Penny. I chciałbym cię zapewnić, że wiele się nauczyłem i nie będzie już więcej żadnych wypadków. Nie, ale będą ślady butów. Dlaczego to sprzątanie jest takie skomplikowane? Muszę zamówić nowy pasz do twojej pralki. Przeładowała się. Ale to nie ja, to Norman. Rozumiesz już, dlaczego nie proszę go o pomoc. Aha, na razie, Dylis. Witam. Cześć, Mike. Norman? Co znowu? Zrobiłem pranie. I przy okazji zepsułeś pralkę. A teraz grzecznie poproś Mike'a o to, żeby wyprać swoje ubrania w jego pralce. Ale... Miłej zabawy, Norman! Ciekawe, czy Sara i James pojeżdżą na desce. Wiesz co, Norman? Nie przepadam za domowymi robotami, ale jak już się za coś zabierasz, to musisz to robić porządnie. Nie! Wezwijmy strażaka Sama! Wybuchł pożar w domu Flodów. Nie! Dlaczego pożary zdarzają się zawsze w najmniej odpowiednich momentach? Pożar w domu Flodów, Sam! Niech Penny wsiada do Wenus!
zdarzyła. Och, Saro, nie możemy się poddać. Tygrys często uciekał, ale zawsze wracał. No chodź, chodźmy do domu. Być może tygrys wrócił i już tam na nas czeka. O, znalazłam monetę. Chcę, żeby tygrys się znalazł. Tygrys? Mamo, mamo, zadziałało, zadziałało! Tygrys jest w studni. Tygrys? Szybko, mamo, dzwoń po strażaka sama. Tygrys jest w studni? O! Znalazł się kot pani Bronwyn. Wpadł do studni. Potrzeba nam ratowników górskich. Niech Tom przyjedzie do nas jeepem. Cieszę się, że pogotowie górskie przyjeżdża nawet, by ratować kota. Oczywiście, Bronwyn. Pogotowie górskie jest nie tylko dla ludzi. Widzę ich, Penny. Cześć, Tom. Czy możemy rozstawić tutaj wyciągarkę? Nie ma sprawy. Dawaj, Tom. Mam go, Penny! Wyciągam! Biedny tygrys! Och, całe szczęście! Tygrys! O, tygrys! Dokąd uciekasz? Biedak. Pewnie musi rozprostować łapki po całym dniu w tej studni. Życzenia się spełniają. Tygrys nauczył się, by nie polować na ptaki. Może miałaś rację? Czy ktoś mnie stąd wreszcie uratuje, czy nie? Już płynę, Saro! Już płynę! Tato! Utknąłem tu, Saro! Na pomoc! Bez obawy. Super Norman czuwa. Norman, nie wygłupiaj się. Nie jesteś żadnym superbohaterem. Biegnę powiadomić strażaka sama. Na pomoc! O, ktoś jest ranny na plaży. Ktoś jest ranny na plaży sam. To nietypowe zadanie. Weźcie z Penny łódź ratunkową. O! Spokojnie, tatusiu. Strażak sam tu zaraz będzie. Ratunku! Co się stało, Charlie? Witaj, Sam. Nic takiego. Uderzyłem w skałę i wypadłem za burtę. Noga utknęła mi w pułapce na kraby i nie mogę wyjść. A niech to. Zanurkuję i sprawdzę. Musiałeś szybko płynąć, wpadając na tę skałę, Charlie. Wiem. Chciałem być bohaterem.
nazywa kino akcji. Oto prawdziwi bohaterowie. Hurra! Brawo! Super! Widzisz, kotku? Twój wybawca jest w telewizji. O, jest mi tak głupio. Mnie też było głupio, kiedy odkryłam, że zasłonka z łazienki zniknęła. Cicho, bo przegapicie najlepsze momenty. A co z Supernormanem? Ja też jestem bohaterem. Norman! Strażak sam już trzeci raz dzisiaj kogoś ratuje. To zasłonka z mojej łazienki. Norman! Nie jest złamany? Jesteś pewna? Całkowicie, to stłoczenie. Uff, cieszę się, że jest już prąd. Wolałabym, żeby Mike nie musiał działać w ciemności. Zgadzam się z tobą, Helen. Mało kto potrafi zachować zimną krew w ciemności. Kiełbaski są już gotowe! O, jest już Helen. Mama! O, wspaniale! Przyjechałam w samą porę. Nic dzisiaj nie musiałam robić. Taki właśnie był plan! O, serwetki! Przyniosę. Nie, ty dziś nie będziesz nic robić, pamiętasz? O! Ratunku! Pożar! Ratunku! Helen, teraz coś zrób! Dzwoń po strażaka sama. O, wybuchł jakiś pożar w domu Fladów. O nie! To na pewno ma związek z odcięciem prądu. Wróciłem. Nie na długo, Sam. Idziemy. Dobrze. Nikogo nie ma w środku, tak? Tak, wszyscy byli na zewnątrz. Świetnie. Penny, przynieś zestawy oddechowe. Jasne, Sam. Odetnij prąd głównym wyłącznikiem, Penny. Wyłączone. Po odcięciu prądu zawsze wyłączajcie swoją kuchenkę, bo po włączeniu prądu czasem zapomina się o tym. Ja zapomniałem. I z pewnością nie kładziemy niczego na kuchenkę, zwłaszcza serwetek. To też moja wina. O, przepraszam, powinienem skorzystać z pomocy. Chciałem wszystko zrobić sam w prezencie dla ciebie, Helen. Chcesz kiełbaskę? Raz, dwa, trzy. Drugiej takiej nie ma nigdzie tu. Drugiej takiej nie ma nigdzie tu. Tak jest! Nie ma takiej drugiej! Wszystkiego najlepszego! O, to było fantastyczne! Dziękuję! O, tam jest! Pierwszy zobaczyłem! To nie sokół, to mewa! Wiem, jak wygląda mewa. To jest sokół. Chcę zobaczyć. Daj lornetkę, teraz moja kolej. Wcale nie. Och, nic tu nie zobaczymy. Musimy jechać wyżej. Ale ten sokół leciał na dół, do doliny. Tak jak mówił Tom. To była mewa, Norman. Chodźcie, jedziemy dalej, dzieci. Czemu pan Trevor zawsze myśli, że wie najlepiej? Gorąco! Czemu nie możemy otworzyć okna? Ponieważ klimatyzacja nie działa, gdy okna są otwarte. Przecież i tak już nie działa, w tym problem. Z klimatyzacją wszystko w porządku. Więc czemu strzałka jest na czerwonym polu termometru? Och, patrzcie, dym! O nie! Wszyscy wysiadać, już!
Tylko nie podchodźcie! Zobaczę, co się dzieje w środku! Nie! Proszę nie otwierać maski! To jest niebezpieczne! Wiem dobrze, co robię! O, nie! Niech pan zadzwoni po strażaka sama! O, autobus się pali! A, o nie! Autobus się pali na wzgórzach Ponty Pandi. To autobus Trevora. Zabrał tam dzieciaki na wycieczkę. Co, co, co? Trzeba się śpieszyć! Dobrze, że udało ci się wszystkich wyprowadzić. Jednak ogień byłby znacznie mniejszy, gdybyś tylko nie otwierał maski. Jak to? Naprawdę? O, tak. Dowiedziałem się tego dziś na treningu. To tak jak ja. Dopływ powietrza podsyca płomienie, prawda, Sam? Dlatego mówiłem, żeby nie otwierać. A? Powinienem był cię posłuchać, Norman. Dzisiaj kilkoro ludzi dało mi dobre rady, ale cóż, nikogo nie posłuchaj. Tak. I gotowe. O, nie! Witaj, Helen. Spóźnię się. Okazuje się, że muszę wziąć jeszcze z warsztatu mocniejszy śrubokręt do tej bramki. Pa, kochanie. A teraz przygotuj się na mocny rzut, mała! Łapa! Klakson gra nam bip, 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 bip. Klakson gra nam bip, 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 bip. Wełniszu, uciekaj z drogi natychmiast! Nie! Trzymajcie się mocno! A teraz wszyscy idźcie do tylnych drzwi, szybko! I zachowajcie spokój! O, to się nazywa malownicza trasa! Wszyscy cali? Cóż, no chyba tak! Dobrze, cofnę autobus, wyjadę na drogę i pojedziemy do szkoły! Ale panie Evans! Tam! O! Nie! O! A podobno jesteś chory! Potrzebna nam pomoc! Musimy zadzwonić po strażaka sama! Chciałbym, ale mój telefon został w autobusie! Zostawcie to mnie! Widziałem telefon Majka w skrzynce narzędziowej! O, autobus Trevora omal nie spadł do morza z krawędzi klifu. O! Jedźcie nad klif! Autobus Trevora omal nie wpadł do morza! Nie ma czasu do stracenia! Strażacy z Ponty Pandi do pogotowia górskiego. Będzie nam potrzebna wasza pomoc. Stąd nie wygląda to najlepiej, ale brzeg klifu wydaje się stabilny. Odbiór! Zrozumiałem. Już podjeżdżamy. O! Jedzie strażak sam! Musimy już wracać, bo nas przepływ uwięzi! Potrzebna nam pomoc! Może ktoś zobaczy mnie ze skał? Bieg-
Wiedziałem, że nie ma dinozaura. Jest, ale dobrze się ukrywa. To wszystko. James! Co? Woda! To pułapka! Tak, widziałem je kilka godzin temu. Chyba poszły w kierunku plaży. Tak, ale nie wróciły. Zaczął się przypływ. Wezmę chyba strażaka sama. O, James, Sara, Norman zaginęli. No nie. James, Sara i Norman gdzieś zaginęli. Widziano ich ostatnio na plaży. Wezwijmy pogotowie górskie. Tom poszuka ich z powietrza, ja z Penny poszukamy z wody. Sam. Widzę tu Sarę, jest 500 metrów od północnej zatoki klifów. Dzięki, Tom. Też ją widzimy. Spokojnie, Saro. Mam cię. Gdzie jest Norman i James? Weszli do jaskini. Nie wiem, czy uda im się wejść. Wejście do jaskini jest pod wodą! Na pomoc! Ratunku! James, patrz! Coś tutaj do nas podpływa! To jakiś morski potwór! Ale Norman, nie ma czegoś takiego jak Penny! Witajcie, chłopcy! Norman, wracaj! To Penny! Wiedziałem to! Nie bójcie się, jesteście bezpieczni. Uratujecie. Ale... co ze mną? Zaraz tu wrócę, Norman. Trzymaj się mnie, James. Ale jest zimno. Nie przejmuj się, James. Przypływ już się cofa. Woda powoli opada. Zabierzmy radara. Pomoże nam ich szukać. Nie sądzę, żeby nam się przydał. Jest za nerwowy. Dajmy mu chociaż szansę. Spróbujmy. Wezwałem też Toma. Będzie gasił pożar z helikoptera. Wskakuj, piesku. Dasz radę. Brawo. Biegniemy w złym kierunku. Kompletnie nie poznaję tego lasu. To ja tu prowadzę. Lepiej znam się na stronach świata. Nieważne, kto tu prowadzi, kto się zna na czym lepiej. Zgubiliśmy się. No, masz rację. To jak my teraz wrócimy do domu? Wiem. Poszukamy znaków, które widzieliśmy, gdy szliśmy w tę stronę. Na przykład tej wielkiej skały. Bronwyn, masz coś, co należy do bliźniaków? Żeby radar mógł znaleźć trop. Tak, mam ich kurtki. Trzymaj, piesku, i wąchaj dokładnie. Radar, jesteś nam potrzebny. Musimy znaleźć Jamesa i Sarę. Dobry piesek. Helikopter! Tom! Jest! To ta wielka skała! Byliśmy tu dzisiaj! O, a tam jest studnia! Idziemy w dobrym kierunku! Słyszę szczekanie!
Tak bardzo się bałam, że uderzył w was piorun. Przepraszam, że zostaliśmy w lesie, ale nie wiedzieliśmy, gdzie mamy iść. Bo nic, tylko ciągle się ze sobą spieracie i rywalizujecie. Tak, ale w końcu wymyśliliśmy razem, jak wyjść z lasu. Potem pomógł nam Sam. I Radar, nie zapominaj o nim. Tygrys znowu nam uciekł. Pomyśleliśmy, że mógł przybiec tutaj. Ale ja go nie widziałam. Może się znowu schował w warsztacie? Poszukajmy go. Znalazłem, jestem gotów. Nie, nie można jeszcze zaczynać. Powiedz to tacie. Nie mogę, nie wolno przekraczać taśmy. Takie są zasady. Ale co jest ważniejsze? Tygrys czy jakaś tam taśma? Tygrys. Tato! 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 Wracaj, Mandy, ale już! Ale... Rób, co każe, to niebezpieczne! Narzędzia! Moje piękne narzędzia! Dzwonię po straż pożarną! Pożar w domu Fladów! Niech to! Przyjęcie z fajerwerkami! O, Rety! Znowu? To pożar u Fladów! Coś się musiało stać z fajerwerkami! Elvis i Sam, bierzcie Jupitera, ja będę koordynował akcję. Chciałabym wiedzieć, gdzie jest Tygrys. Może się teraz ukrywać w warsztacie. Nie chcę tego słyszeć, Norman! Boję się, że Tygrys może być gdzieś w warsztacie tety. Znowu? Zaraz to sprawdzę. Nie ma po nim śladu. Nie było go tu, jestem pewien. Świetna robota, Sam. Wspaniale! Dzięki, wujku. O, jakie to szczęście! Chodźmy już do domu. Sprawdzimy, czy Tygrys wrócił. Podrzucę cię. Ale jeszcze nie widzieliśmy wszystkich fajerwerków. Myślę, że mamy dość fajerwerków na dzisiaj. Zgadzam się. Następnym razem znajdziemy lepsze miejsce. Bezpieczniejsze. Tak wielkiego ognia nie mieliśmy tu od dawna. Od tak dawna, że już zapomniałem, jak się gasi. Mikołaj za burtą. Dziś wieje. Dzwonią dzwonki, świecidełka, znów świąt nadchodzi czas. Dzwonią dzwonki, drzwi otwarte i już Penny jest wśród nas. O, a niech to. A to dobre, Penny. Nie przyszło mi do głowy, że możemy przystroić komendanta Steela. I mnie też nigdy to nie przyszło do głowy. I co ty na to, Penny? Dobra robota. Przyniosłam jeszcze światełka. O, super. Czy możemy je powiesić, panie komendancie? Nie będziemy wieszać żadnych świecidełek. Ja tylko żartowałem. W tym roku będziemy mieli w naszym sklepie najpiękniejsze świąteczne dekoracje w całym Pontypandii. Myślę, że już wystarczy tych dekoracji, Normanie. Daj spokój, mamo. Musimy mieć jeszcze te... O, no i tamte. Tak śmiesznie mrugają. Ale mam jeszcze komplet lampek z ubiegłego roku. Nie mamy miejsca na tyle lampek. Och, proszę cię, mamo. To będzie tak pięknie wyglądać, jak powiesimy je wszystkie. Ta-da! No, Sam, co o tym myślisz? Włączanie tylu wtyczek do jednego gniazdka to chyba nie jest dobry pomysł.
Zaczekaj, chciałem udekorować na święta naszą kuchnię. Świetnie, ale skąd masz ten stary rozgałęziacz? Bardzo łatwo się przegrzewa, szczególnie gdy przyłączysz do niego wiele urządzeń. Próbowałem tylko pięknie oświetlić to miejsce. Doskonale. Poszukaj sobie przedłużacza i podłącz lampki tam. O. Hurra! Nigdy nie widziałam czegoś podobnego. Myślę, że wreszcie jesteś zadowolony, Normanie. Mamo, proszę cię, to tylko lampki. Potrzebujemy więcej dekoracji. Absolutnie nie obejdziemy się bez tego wielkiego Mikołaja. Ciekawe, co jeszcze. Pohamuj się trochę, dobrze? Nie mamy ogródka, żeby go tam postawić. Niepotrzebny nam ogródek będzie stał na dachu, jakby chciał wskoczyć do domu przez komin. Nie, Normanie, nie. To koniec dyskusji. O, dobrze, mamo. Jeśli nie chcesz, żebym był szczęśliwy w czasie świąt... Podajemy prognozę pogody. W całym kraju silne wiatry z południowego zachodu. Bardzo dobrze, wejdź na dach i przyczep go do komina. To tak naprawdę pomysł sama. On jest ten mądry, a ja ten ładny. Bardzo orzeźwiające. Muszę przyznać, że spodziewałem się większej ilości wezwań w tak upalną pogodę. Słońce wyjątkowo mocno pali. To święta prawda. I proszę, prawie skończone i nawet nie ubrudziłem sobie palców klejem. O nie! Mamo! 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 No nie, głupi klej! Mamo! Tak! Skąd to się wzięło? Pokój Normana! Zadzwonię po pomoc! Pożar nad sklepem Dillis. Wybuchł pożar nad sklepikiem Dillis Price. Wszyscy w pełnej gotowości. Przepraszam, Dillis, ale musisz opuścić budynek na wypadek, gdyby pożar się rozprzestrzenił. Pożar? Jaki pożar? Norman, uciekaj stąd, szybko! Nie mogę sam, bo się przykleiłem! No dobrze, rozumiem. Penny, przynieś śrubokręt. Odkręcimy klamkę. Dobrze, sam. Śruby zardzewiały! Nie chcą się odkręcić! To zdejmij całe drzwi! Co ty tam wyprawiasz? Powiedziałem nie, Norman! O nie! Uderzyliśmy płetwala! Ach, Norman! Czemu to zrobiłeś? Chciałem go tylko złapać, żeby wygrać zawody! O, tato! Zaczyna nas zalewać! Mamy dziurę! Tego tylko brakowało! Flara ratunkowa! Charlie musi mieć kłopoty! Zadzwonię po strażaka sama! Oho, Charlie ma kłopoty na łodzi!
Wypływamy w morze! Łódź w zatoce wysłała sygnał ratunkowy! To chyba Charlie z dziećmi na pokładzie! Tylko spokojnie, Norman. Na morzu trzeba umieć zachować spokój. Głęboki oddech. Patrz, płynie Sam i Penny! Sam, Penny! Norman, oddychaj! Przepraszam. Nic wam się nie stało? Nie, tylko łodzi. Nic się nie stanie, dopóki będę wypompowywał wodę. Dobrze. Najpierw dzieciaki. Sara? James! Ty zostań i pomóż Charliemu. Co? Ale... Dobrze, zostanę. Dzięki, Norman. Brawo. Weźmiemy cię na hol, Charlie. Musimy wyprowadzić walenia na morze wspólnie. Dobrze? Tak, myślę, że z Normanem damy radę. Przybita do kawałka deski. James, nie bądź niegrzeczny. Ależ to jest świecznik. Czy mogę z niego skorzystać, Bronwyn? Jasne, Dillis. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Dzień matki jest do bani. Wszyscy koledzy są ze swoimi mamami, a samemu na desce jest strasznie nudno. Dziękuję za zaproszenie, Trevor. To był świetny pomysł. Wieczór przy świecach. Ojej! Przepraszam. Uważaj, Dillis! Pożar! Posłuchajcie mnie wszyscy. Zachowajmy spokój. Musimy teraz szybko wyjść z kawiarenki. Wybuch, pożar w naszej kawiarence! Wybuchł pożar w naszej kawiarence! Wybuchł pożar w naszej kawiarence! Pośpieszcie się! Tym razem to nie jest fałszywy alarm! Charlie zawiadomił osobiście! Ciekawe, gdzie to się pali. Penny i Elvis, przygotujcie węże. Ja sprawdzę, czy nikt nie został w środku. Dobrze, Sam. Mamo! Mamo! Norman, zostań! Ale moja mama jest w środku. Twoja mama jest... Norman! O, mamo, tak się wystraszyłem, że jesteś w niebezpieczeństwie. O, Norman, czy naprawdę ci na mnie zależy? Oczywiście, że tak. Jesteś moją mamą. Przepraszam cię za ten świecznik, mamusiu. Nie wiedziałem, że może być aż tak groźny. Ale teraz zrobiłem znacznie bezpieczniejszy prezent. Pudełko na listy. Całe wieki zajęło mi malowanie. Podoba ci się? O, Norman, to jest piękne! Prawdziwy skarb z ciebie. Naprawdę. Mamo...
ale Norman? To nie ja! O! To wilk! Mamo! Nic się nie bój, Norman! Wezmę strażaka sama! Norman! Zejdź po telefon! Nie mogę, mamo! On mnie pożre! O! Więc włącz alarm pożarowy! Nie ma pożaru, ale to ważna sprawa! Zbij szybkę! Ale jak, mamo? To za daleko! Wymyśl coś! Rzuć czymś w szybkę! Gdybym tylko miał tu swoją piłkę, to... Więc ją weź! Położyłam ją za ladą! Dobra, postaram się, ale mam tylko jeden strzał. O, to znowu wezwanie do sklepu Dilly's Price. To pewnie kolejny fałszywy alarm. Ten Norman Price już przesadza. Mamo, sam już tu nie przyjedzie. Pomyśli, że znowu tylko udaje. Zostanę pożarty jak ten chłopiec z jego opowieści. A ja z tobą. Przepraszam, mamo. To moja wina. To ja włączyłem alarm. Ja tylko chciałem swoją piłkę. O, Norman! O, to sam! To sam! Uważaj! Spadniemy! Normanie, Price, tego już za wiele. Co wy tam robicie? Uciekamy przed wilkiem. Spójrz, jest tam za ladą. Serio, już nie udajemy. To nie żaden wilk, to lis. I chyba coś mu się stało. Biedny maluch. Musimy go stąd zabrać. O, sam! Tak się bałem. Myślałem, że już nie przyjedziesz. Norman, zawsze odpowiadamy na wszystkie wezwania, nawet gdy mogą być fałszywe. Nie martw się, nie zrobię ci krzywdy. Już! Założę jeszcze bandaż na tylną łapkę i wszystko będzie w najlepszym porządku. Sam! Tak, Norman? Przepraszam za to, co zrobiłem. To ja specjalnie włączyłem ten alarm. Wiedziałem. Lecz dobrze, że się przyznałeś. Trzymaj się, mały. Pośpiesz się, Elvis. Przepraszam cię, Sam. Coś mi się zdaje, że nie potrafię się obudzić na czas. Na szczęście dziś mamy spokojny dzień. Ciągnij z jednej strony, a ja będę ciągnął z drugiej. To dobry pomysł. Gotowa? Ciągnij! O! Nic ci nie jest? Nie. Powiedziałem ciągnij, a nie pchaj. Moja noga utknęła tam. O nie! Nie, jest dobrze. Do łap! Ratunku! 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 James? Ratunku! O, nie! Co robisz pod tą skrzynią? Chcieliśmy tylko sprawdzić, co jest w środku i to się zsunęło na mnie. Ale wiedziałeś, że to jest niebezpieczne. Tatuś ci mówił. Tak, wiem. To moja wina. Ja to zaczęłam. Cóż, to nieważne. Najważniejsze jest, żeby zdjąć z niego tę skrzynię. O nie, nie da rady. Nawet nie drgnie. Hej, posłuchajcie tego. Coś tyka. Potrzebujemy pomocy. Tylko mnie nie zostawiaj, Saro. Zaopiekuj się nim. Sprowadzę pomoc. Skrzynia wypłynęła na plażę i tyka? James Jones utknął pod nią. Szybko, Sam, jedź na plażę. James Jones utknął pod skrzynią.
Będziemy tam najszybciej, jak się da. Niech pan poprosi Penny, żeby miała na nich oko. Oczywiście, Sam. A miał być spokojny dzień. O, są tutaj. Penny wzywa Sama. Słucham, Penny. Już je widzę, Sam. Są w pobliżu wielkich skał. Dzięki, Penny. Już tam jedziemy. Sam, tak się boję. Już dobrze, James. Zaraz cię wyciągniemy. Saro, wracajcie z Mandy do kawiarenki. Alarm, chce pomocy ktoś. Strażak Sam to spoko gość. Tam, gdzie groźnie, tam, gdzie źle, na ratunek zjawi się i nie wie, co to strach.